Dzień dobry, miała tutaj być przerwa na kanale, jeśli chodzi o odcinki związane z Barceloną i Realem Madryt, ponieważ te mecze w końcówce La Liga raczej są pozbawione jakiejś większej treści, kofeiny, Atletico gra fantastycznie, natomiast jeśli chodzi o Real i Barcelonę, to umówmy się, zbyt wielu nowych tematów nie ma, być może nie licząc objawienia się nowej perełki Lamina Jamala, ale to są na razie pojedyncze minuty, więc nie ma sensu tutaj jakoś szczególnie się rozwlekać nad tym młodym zawodnikiem. No i ta Barcelona rozegrała sobie spotkanie z Osasuną, taki mecz, wiecie, bez żadnych historii, historii, mecz, którego nikt w sumie nie będzie po jakimś czasie wspominał, a tutaj nagle boom komunikacji. Co się dzieje? Otóż dzieje się to, że Mateu Alemani uznał, że kończy swoją przygodę z Barceloną, że do 30 czerwca będzie dyrektorem tego klubu, a później według komunikatu generalnie ma jeszcze pomagać Barcelonie w tym oknie transferowym, natomiast jeśli chodzi o Mateu Alemaniego jest finito i za chwilkę Mateu Alemani ma zostać dyrektorem Aston Villi. Kto trafi do Barcelony? Początkowo Pierwsze informacje wskazywały na Antonio Cordona, czyli architekta wielkich sukcesów w Realu, także człowieka, który wykonał bardzo fajną pracę, znakomitą pracę w Monako i oczywiście w Realu Betis, ale ostatecznie wygląda na to, że najmocniejszą kandydaturę ma Deco, który ma zostać nowym dyrektorem sportowym właśnie w Barcelonie. Cała ta sytuacja jest totalnie szokująca, bo czegoś takiego prawie nikt się nie spodziewał. To znaczy można było zakładać, że w pewnym momencie dojdzie do jakichś zwarć, do jakichś do jakichś kłótni, do jakichś wymian zdań pomiędzy Żanem Laportą a jego asystentami. Natomiast pomiędzy Laportą a Alemanim raczej niewiele na to wskazywało. Raczej wyglądało na to, że Mateu Alemani jest człowiekiem, który ok, odnajduje się w Barcelonie. Natomiast oczywiście teraz możemy od razu założyć jedną rzecz, że za chwilkę dostaniemy w katalońskich mediach. To jest 100%. Słuchajcie, to jest pewniak że dostaniemy taką kampanię dezinformacyjną. To znaczy, dopóki jeszcze Mateu Alemani będzie pracował i odpowiadał za kilka ruchów typu Inigo Martinez, chociaż to jest prawdopodobnie już zaklepane, i Gendogan czy jakieś inne ruchy Barcelony, to być może jeszcze będzie tam miał pozostawione to pole. Natomiast kiedy już Mateu Alemani dojdzie, to możemy być przekonani, że katalońskie media będą starały się Mateu Alemaniego oczerniać po to, żeby pokazać, że tak naprawdę to, że Anna Porta był dobry, a Alemani był czarnym bohaterem tam w gabinetach Barcelony. Natomiast z punktu widzenia... Barcelony niepokojące może być to, że Joan Laporta żegna się z kolejną bardzo ważną postacią. Pożegnał się z Ferranem Rewerterem, który był CEO, który był szefem Barcelony. Pożegnał się wcześniej z Jaume Giraud, człowiekiem, który odpowiadał za te sprawy ekonomiczne. Teraz żegna się z Mateu Alemanim, a jeszcze mówi się o tym, że może odejść Jordi Kroj. Odejściem Jordiego Krojfa ja specjalnie bym się nie martwił, ponieważ dla mnie Jordi Kroj to był taki ruch przede wszystkim w dużej mierze ze względu na nazwisko. I dotychczasowa kariera Jordiego Krojfa w roli działacza nie predestynowała tego gościa, żeby nagle powiedzmy, po pierwsze, Dostać pracę w Barcelonie, po drugie, żeby zaczęły bić się o ciebie topowe kluby. No, raczej gdyby w tym momencie, nie wiem, 20 topowych klubów w Europie pomyślało sobie, musimy znaleźć dyrektora sportowego, to nie sądzę, żeby Jordi Cruyff znajdował się tam wysoko. Ale Mateu Alemani jak najbardziej tak. Oczywiście w zależności od tego, jaki projekt chciałbyś budować. Mateu Alemani jest człowiekiem, który dostał już taką ksywkę Messi de los Despachos, czyli Messi gabinetów, i jest człowiekiem niezwykle cenionym w Hiszpanii. Nie tylko za to, jak pracował w Barcelonie, ponieważ oczywiście nie wszystko w Barcelonie mu wyszło. Niektóre transfery na pewno nie będą oceniane pozytywnie z perspektywy czasu. Natomiast działał w newralgicznych okolicznościach w dwóch klubach. I w Walencji, i w Barcelonie. W Walencji w jeszcze bardziej newralgicznych. I w obu tych klubach naprawdę dał radę. Czy Mateu Alemani jest człowiekiem, który ma fenomenalne oko do piłkarzy? czy Mateu Alemani jest takim dyrektorem, który przede wszystkim specjalizuje się w tym, żeby zgadzały się wszystkie księgi, żeby Excel w miarę możliwości świecił się na zielono, a w przypadku Barcelony to wiadomo, że świeci na czerwono praktycznie w każdym miejscu, to już najlepiej byłyby w stanie ocenić osoby funkcjonujące właśnie w tych klubach. Natomiast fakty są takie, że jeżeli Mateu Alemani funkcjonuje w odpowiednim kontekście, w takim, w którym on czuje się ważny i rzeczywiście ma swobodę działania, to po prostu cieszy się opinią znakomitego dyrektora. I naprawdę niepokojące jest to, że ktoś taki dochodzi do wniosku po jakimś czasie, że lepiej z tą Barceloną się pożegnać. Różne pojawiają się teraz spekulacje a propos tego, dlaczego Mateu Alemani zdecydował się pożegnać właśnie z Camp nou. Na przykład a propos podejścia Mateu Alemaniego do kwestii Leo Messiego, że mógłby być przeciwnikiem właśnie jego powrotu, że mógłby być przeciwnikiem przedłużania kontraktów z takimi ludźmi jak Sergio Busquets czy, czy Sergi Roberto. Że mógł być zwolennikiem sprzedaży Frankiego de Jonga jeszcze wcześniej. Dzisiaj to wszystko brzmi źle, no bo wiadomo, że ostatni sezon w wykonaniu Frankiego de Jonga był bardzo dobry, że Szawi wreszcie znalazł klucze do tego holenderskiego pomocnika, który w bardzo wielu meczach w tym sezonie był znakomity. Natomiast pamiętajmy o jednym. Mateu Alemani działał w warunkach niesamowicie trudnych. W warunkach, których wielu dyrektorów sportowych w ogóle nie zazna. Mam na myśli te wszystkie kwestie związane z dźwigniami finansowymi, z tym obracaniem się przede wszystkim na tym rynku, z poznawaniem agentów, z rozmawianiem z ludźmi. No i okazało się, że on tak naprawdę był bardzo ważny w tej Barcelonie. Zresztą, słuchajcie, nawet taka prozaiczna rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę. Joan Laporta przyleciał nawet na ten pokaz filmu Roberta Lewandowskiego do Warszawy z Mateu Alemanim, gdzie ktoś mógłby, to, to było przed momentem, gdzie ktoś mógłby dojść do wniosku: a po co mu tam Alemani? Przecież wystarczy Laporta. A Alemani poleciał. Być może dlatego, że przy okazji był tutaj też Pini Zahawi w Warszawie na tym pokazie i zawsze tam można było jakieś kwestie pozałatwiać, ale to pokazywało, że jednak ten Mateu Alemani trzymał się z Joanem Laportą, a w tym momencie coś w tych relacjach pękło i tak jak mówię, to, to jest naprawdę niepokojące, że Joan Laporta traci fachowca i istnieje naprawdę spora obawa, czy osoba, która przejmie te funkcję, będzie w stanie wejść w buty Mateu Alemaniego, ponieważ rynek dzisiaj naprawdę nie oferuje zbyt wielu postaci. W moim odczuciu, absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o dyrektorów sportowych, których w tym momencie mogłaby pozyskać Barcelona z rynku hiszpańskiego, numerem jeden jest zdecydowanie Antonio Cordono, czyli właśnie wspomniany architekt wielkich sukcesów w Realu Monaco, ostatnio pracujący w Realu Bec, gdzie miał związane ręce przez Financial Fair Play. Wysoko oceniane są też notowania Roberto Olabe, dyrektora sportowego Realu Sociedad, który wykonuje znakomitą pracę i którego też rozważała Aston Villa. Ale generalnie nie ma zbyt wielu opcji. Już nie ma naprawdę takich fenomenalnych dyrektorów sportowych, żeby na przykład rynek ci oferował siedmiu, a wyrwę sobie z Celty Vigo, a nie wiem, wyciągnę sobie z jakiegoś innego klubu z Rajowa, jakąś świetnego dyrektora sportowego. Nie ma takich postaci. Po prostu nie ma. Dlatego jeżeli już dostajesz w ręce kogoś, kto wykonał znakomitą pracę w paru miejscach i naprawdę daje radę jak Mateu Alemani, to w moim odczuciu powinno się na kogoś takiego huchać i muchać i naprawdę starać się, żeby ktoś taki w tym klubie pozostał. Natomiast wszyscy ludzie, którzy znają Mateu Alemaniego, mówił na ten temat m.in. Santiago Canizares, podkreślają jedną rzecz, że finanse nie są najistotniejsze, Aston Villa da temu dyrektorowi większe pieniądze, ok, jest to na pewno fatalne z punktu widzenia wizerunkowego, w ogóle dla piłki hiszpańskiej, nie tylko dla Barcelony, że Aston Villa stała się nie tylko graczem konkurencyjnym na rynku transferowym, jeśli chodzi o pozyskanie dyrektora sportowego, ale że wręcz tę Barcelonę przewyższa. No niestety, jest to znak czasów, jeśli chodzi o piłkę hiszpańską, ale wszyscy podkreślają jedną rzecz Mateu Alemani potrzebuje niezależności w Walencji takiej nie miał i wygląda na to, że w Barcelonie też przestał taką mieć, ponieważ prawdopodobnie nie ma przypadków w tych wszystkich informacjach z których wynika, że Joan Laporta ostatnio bardziej polegał na zdaniu agentów, na przykład Mendesza czy na przykład Piniego Zachawiego, agenta Roberta Lewandowskiego że dla niego to było istotniejsze niż zdanie Mateu Alemaniego no i jeszcze jedna sprawa, Barcelona miała przedstawić La Lidze plan na przyszłość, plan związany z pozyskaniem między innymi Leo Messiego i jeżeli w tym momencie, w trakcie tej całej batalii, w trakcie tej całej kampanii, w której widać, że Barsa robi wszystko, żeby Leo Messiego pozyskać, że Leo Messi robi wszystko, żeby do tej Barcelony wrócić, ze strony Javiera Tebasa cały czas płynie taka narracja, że będzie bardzo ciężko. Że wy sobie możecie mówić co chcecie, ale na razie to wy absolutnie nie spełniacie naszych wymogów. Więc pojawia mi się też naturalnie takie pytanie, czy w pewnym momencie zwyczajnie Mateu Alemani nie miał tego dość? Na zasadzie, panowie, ja sam nie jestem za tym Leo Messi, mam tu projektować jakiś plan, przy okazji wzmacniać tę kadrę wszystkimi gendoganami i tak dalej, jeszcze ściągnąć właśnie tego Leo Messiego, a tu się kompletnie nic nie zgadza. No tak to w tym momencie wygląda. I myślę, że kluczowy może być jeden argument pod tytułem przyszłość krótkoterminowa i przyszłość długoterminowa. Patrząc na decyzję Matełu Alemaniego można było odnieść wrażenie, że to jest taki dyrektor, któremu bardzo zależało na tym, żeby patrzeć na Barcelonę w perspektywie kilku lat. Ciężko jest o to, jeżeli nie masz gwarancji, że Barcelona będzie grała w europejskich pucharach, ponieważ może być z tych pucharów wykluczona. Ale są też ludzie w Barcelonie, którym zależy na przyszłości krótkoterminowej, na przykład trenerowi. mu też zależy na przyszłości długoterminowej, wiadomo. Ale Szawi bardzo nalega na przykład na pozostanie Sergio Busquetsa i w ogóle Szawi sprawia wrażenie, wrażenie takiego gościa, który chciałby powiedzieć dyrektorom, słuchajcie, zostawcie mi wszystkich możliwych piłkarzy, jakich się da. Ja to wszystko jakoś tutaj w szatni poogarniam. No ale tak się nie da jeżeli księgi finansowe się nie zgadzają. No i w pewnym momencie trzeba gdzieś z czegoś na przykład zrezygnować i postawić na przykład na jakiegoś młodego piłkarza. I też tak swoją drogą czasami jak patrzę na piłkarzy, którzy grają w Barcelonie wszystko, typu Kundę czy Gavi, to tak się zastanawiam. No Za Gaviego może na przykład wejść ten Pablo Torre i zbierać jakieś minuty, ale tak się zastanawiam, czy nie, nie byłoby opcji w ogóle gdzieś wyciągnąć kogoś z rezerw, z drużyny juniorskiej. Nawet nie po to, żeby grał wszystko, tylko żeby dostawał po prostu jakieś pojedyncze minuty i nie po to, żeby ktoś taki od razu wyrósł na Ans sprzed całej tej serii kontuzji, czy Lamina Yamala czy Pedriego, Pedri z Palmas, czy Gaviego przede wszystkim, tylko żeby wyrósł na Oskara Mingese. Wiecie, co mam na myśli? Żeby taki gość był w stanie Ci pyknąć mecz Elche po to, żeby ktoś inny odpoczął. To mam na myśli, ale tak jak mówię, to jest tylko taka dygresja, to jest oczywiście temat na osobną opowieść, to tak jak szawi zarządza tą kadrą. Moim zdaniem niektóre rzeczy pewnie można było zrobić lepiej, aczkolwiek cały ten sezon, jeśli chodzi o ligę, jest wyśmienity, więc ostatnio kilka słabszych meczów, ale to nie zmienia faktu, że Barcelona dokonała rzeczy fantastycznej w rozgrywkach ligowych. Ale wracając jeszcze do gabinetów. Chyba nikt nie wierzy w to, że Mateu Alemani będzie ogarniał okno transferowe i w Barcelonie i w Astonvili. Czyli, że obiecał Barcelonie, że tam będzie ogarniał te wszystkie sprawy, ale że przy okazji będzie pracował w Willi, A co jeśli dojdzie do sytuacji, w której kluby będą rywalizowały na przykład o takiego samego zawodnika. No jest to oczywiście mało prawdopodobne, ale hipotetycznie. Albo na przykład Aston Villa będzie chciała wyciągnąć jakiegoś zawodnika z Barcelony. No generalnie sytuacja byłaby niecodzienna, więc moim zdaniem to jest tylko takie asekurowanie się i te deale, które przeprowadzi Barcelona to rzeczywiście po prostu będą deale zrobione do 30 czerwca, a później pewnie niewiele będzie się działo, no bo wiadomo, że Barcelona już nie jest tak swobodna, jeśli chodzi o korzystanie na przykład z kolejnych dźwigni finansowych. Nie można z tego korzystać, tak jak wcześniej, więc Barcelona wydaje mi się, że po prostu najszybciej jak się da zaklepie sobie tego Inigo Martineza, być może Ilkaya Gendogana, jak będzie z Leo Messi zobaczymy jak oni to wszystko pospinają, ale wydaje mi się, że będą się sprężać na maksa, żeby do 30 czerwca faktycznie tam wszystko było zaklepane, a później ewentualnie korzystać z jakichś takich totalnych okazji rynkowych po to, żeby ten Mateu Alemani mógł sobie popracować. I teraz dochodzimy do Deco, czyli postaci mocno kontrowersyjnej, jeśli chodzi o taki wybór. Czy Deco na 100% zostanie dyrektorem sportowym Barcelony? Nie, ale naprawdę bardzo wiele na to wskazuje, więc możemy sobie rzucić okiem właśnie na tę kandydaturę. Kim jest Deco? Deco jest agentem piłkarskim, który reprezentuje m.in. Rafinię, ale także znanego środkowego obrońcę Edmonda Tapsobe. Deco oprócz tego jest nieformalnym doradcą Żana Laporty do rynku latynoamerykańskiego. Deco przede wszystkim jest przyjacielem Joana Laporty i to jest w tym momencie kluczowa kwestia. Ja nie ukrywam, że w momencie kiedy Joana Laporta wygrywał wybory w Barcelonie, to miałem w głowie jeden wielki znak zapytania. Czy Joana Laporta nie będzie chciał zrobić z Barcelony troszkę klub de Amigos, czyli klubu swoich przyjaciół? Pierwsze decyzje wskazywały, że nie. Ponieważ Joana Laporta postawił na Ferrana Revertera, ponieważ postawił na Mateu Alemaniego, Szawi to jest troszkę inna kwestia, to oczywiście było później. Natomiast te pierwsze decyzje wydawały, wydawały się, że mają ręce i nogi. Natomiast ostatnio ja mam takie wrażenie, widząc, co się dzieje w Barcelonie, widząc jaki tam jest bałagan, i jak bardzo Joanna Laporta nie ogarnia wielu kwestii, typu to odejście rewertera, teraz odejście Mateu Alemaniego. Cała sprawa Negreiry, o której już tutaj naprawdę sporo mówiłem, że tak naprawdę Jean Laporta był w stanie przewidzieć, co się wydarzy, a w żaden sposób tego ruchu nie uprzedził. Ja nie do końca w tym momencie widzę prezesa, który faktycznie ogarniałby wszystko w tym klubie, tak jak należy. Raczej widzę gościa, który jest skłócony z Javierem Tebasem, szefem La Liga, o co oczywiście nietrudno, i takiego gościa, który wychodzi z założenia, że jeżeli nie masz wszystkiego pod kontrolą, to zachowuj się tak, jakbyś miał wszystko pod kontrolą. I naprawdę, ja nie do końca rozumiem, dlaczego on chce sięgnąć po Deko. Bo Deko może okazać się znakomitym dyrektorem sportowym. Okaże się, czas to zweryfikuje, natomiast patrząc na jego dotychczasową drogę, on po prostu nie ma wystarczających argumentów, żeby dostać takie stanowisko w Barcelonie, poza tym, że jest oczywiście przyjacielem Żwana Raporty. Jakiś czas temu... Pewnie ponad rok temu, może sobie przypominacie, nagrywałem na tym, na tym kanale taki filmik o tym, że Barcelona propo, zastanawia się nad stworzeniem nowego stanowiska w swoim klubie, mianowicie dyrektor de alto rendimiento, czyli dyrektor do spraw rozwoju. I to miałby być jakiś dyrektor z Niemiec, który miałby wejść do Barcelony, to jeszcze było za czasów Kumana, i sprawdzić na przykład, czy tam treningi są na odpowiednim poziomie, intensywność, czy wszystko jest odpowiednio zorganizowane. Tym bardziej, że od ludzi, którzy mieli do czynienia z Barceloną, docierało naprawdę. Mnóstwo takich sygnałów, a tam się nie pracuje na siłowni, tu się nie trenuje, to jest intensywność słaba, nie ma profesjonalizmu i tak dalej. I wtedy wydawało mi się, i płynął też taki przekaz hiszpańskich mediów, o czym w tym momencie nikt nie pamięta, że Joan Laporta, oczywiście jest człowiekiem, który potrafi fenomenalnie grać na sentymentach, aczkolwiek coraz więcej przedstawicieli jakichś różnych peni w Barcelonie zwraca uwagę, że my chcemy mniej sentymentów, a więcej merytoryki. Że Joan Laporta jest człowiekiem zafascynowanym rynkiem niemieckim. Dlatego tam różne nazwiska się pojawiają w jego kontekście. Klopa, Ralfa Rangnika i tak dalej. I teraz, w momencie, kiedy dochodzi do zmiany tego dyrektora sportowego, oczywiście wszyscy w Hiszpanii są w szoku, że Mateu Alemani nagle odchodzi. No ale jest Aston Villa, to może być interesujący projekt, okej. Okay. Natomiast nikt nie wraca w Hiszpanii na przykład do tego tematu, że skoro żalna porta wtedy chciał sprzedać mediom gdzieś Poprzez zaprzyjaźnionych dziennikarzy, że on faktycznie tak bardzo jest zafascynowany tą piłką niemiecką, no to przecież teraz jest idealna okazja. Na rynku niemieckim jest naprawdę moim zdaniem wielu fachowców, którzy, gdyby dostali ofertę z Barcelony, to oczywiście Barsa ma trudną sytuację, ale mogliby z tego skorzystać, no bo to jest gigantyczne wyzwanie. Trafiasz do potężnego klubu, możesz się jeszcze dodatkowo zbudować jako dyrektor, albo sparzyć. Rzeczywistość to zweryfikuje, ale dlaczego teraz nie ma takiej opcji? Może warto byłoby z czegoś takiego skorzystać, faktycznie z dyrektora sportowego, który był dyrektorem sportowym a nie tak jak Deco, po prostu agentem, no i przede wszystkim kumplem. Nie do końca to wszystko mi się klei, tym bardziej, że w tym momencie Barcelona nawet nie do końca ma narzędzia, żeby korzystać z tego rynku latynoamerykańskiego, ponieważ Barcelona zwyczajnie nie ma kasy. Nie do końca to wszystko mi się spina i biorąc pod uwagę to, Jakich w tym momencie specjalistów potrzebuje Barcelona od księgowości, czyli dyrektorów sportowych, którzy nie tylko że ogarniają rynek, znają wszystkich agentów, potrafią się poruszać po gabinetach, ale też ogarnąć te wszystkie tabelki, no to słuchajcie, dla mnie Mateu Alemani nie jest idealny, bo każdy dyrektor popełnia jakieś błędy, ale jest człowiekiem, który spełnia te wszystkie wymogi. Czy deku je spełnia? Nie mamy podstaw, żeby tak sądzić na podstawie jego dotychczasowej drogi. I jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. Taka rzecz, którą przeczytałem sobie, słuchajcie, w jednym z artykułów, konkretnie w Asie. Mianowicie, Deko swego czasu pełnił rolę sekretario czyli nazwijmy to dyrektora Federacji Piłkarskiej Gabonu. Tam trafił pośrednio dzięki Laporcie, a przede wszystkim dzięki byłemu szwagrowi Laporty, Alejandro Echevarri, który pracował przy jednym projekcie z Jaume Ferrerem, byłym dyrektorem w pierwszym zarządzie Laporty. W Gabonie pracował także Gim Laporta, syn prezesa Barcelony. System naczyń połączonych. I ja nie ukrywam, że troszkę się obawiam przyszłości Barcelony, jeśli tak to ma wyglądać. Bo miałem taką nadzieję, że jeżeli Joanna Porta wróci w blasku chwały, naprawdę wróci na białym koniu, bo były z nim wielkie nadzieje związane, to poza tym całym gigantycznym hypem medialnym, troszkę pójdzie za tym większa merytoryka. A tutaj cały czas nie do końca wiadomo, w jakim kierunku ta Barcelona zamierza iść, i mam naprawdę takie wrażenie, że. Joanna Porta po prostu przestaje ogarniać to, co dzieje się w tym klubie. I to jest taka informacja naprawdę niepokojąca. Bo spojrzenie na przykład kibiców Barcelony w Polsce może być troszkę inne. Natomiast ja jestem przekonany, że ci ludzie mieszkający w Barcelonie, siedzący bardzo blisko tego klubu i ludzie, którzy są bardzo krytyczni wobec Joana Laporty. Bo tam naprawdę grupa kibiców Barcelony krytycznych wobec Joana Laporty jest olbrzymia. Olbrzymia. Oni będą domagać się kolejnych wyjaśnień. Dlaczego my tracimy kolejnego fachowca? Dlaczego Mateu Alemani sam wychodzi z założenia, że chce odejść z klubu? Skoro jest postacią niezależną finansowo, jak mówi Santiago Canizares, Mateu Alemani nie idzie tam, gdzie płacą więcej, tylko tam, gdzie dostaje niezależność. No to jeżeli faktycznie to ma wyglądać tak, że Joana Porta ma trzymać blisko się przede wszystkim z agentami i z DECO, no to ma to oczywiście pewne plusy. Na przykład Alejandro Balde, reprezentowany przez George'a Mendesza, pewnie nigdzie mu tam nie czmychnie. Natomiast na dłuższą metę, ja szczerze mówiąc, jestem zwolennikiem takiego wzorca jednak stricte niemieckiego, czyli po prostu dyrektora sportowego. Kiedyś tam się mówiło na przykład o Misiaelu Corku. Super. Naprawdę super. Tam jest wielu mega kumatych gości, którzy po prostu mają świetne rozeznanie, ale po prostu masz stanowisko dyrektora sportowego. A w Barcelonie, moim zdaniem, tego zaczyna powolutku brakować. Oczywiście można sobie z całej tej sytuacji zażartować, że za chwilkę dyrektorem sportowym będzie Leo Messi, albo że jak tak dalej pójdzie, to Laporta pewnie znajdzie za chwilkę gdzieś tam w swoim zarządzie miejsce dla Ronaldinho. Ronaldinho na przykład zostanie wiceprezesem do spraw ekonomicznych, że Samuel Eto zostanie jakimś innym wiceprezesem, ale no tak to po prostu nie powinno wyglądać. Wydaje mi się, że struktury Barcelony po prostu powinny być zapełniane przez profesjonalistów w każdym calu i to nie na zasadzie takiej. Ten się nazywa Cruyff. Ten się nazywa DECO, ten się nazywa jakoś tam inaczej, tylko po prostu ludzi zweryfikowanych przez rynek, na przykład w innych miejscach, którzy dostaną ofertę z Barcelony i tak jak wielu piłkarzy pomyśli, wow, to jest Barcelona, ja chcę tam pracować. Dlatego Joan Laporta wydaje mi się być idealnym prezesem na fantastyczne czasy. To znaczy, gdyby Barcelona nie miała tych wszystkich problemów, spowodowanych oczywiście głównie przez rządę Josepa i Bartomeu, gdyby Barcelona święciła triumfy, gdyby Barcelona wygrywała raz na jakiś czas Ligę Mistrzów i tak dalej, to jestem przekonany, że Joan Laporta byłby tam po prostu Bogiem, że byłby ubóstwiany że roztaczano by po prostu przed nim czerwony dywan, ponieważ on, ponieważ on potrafi celebrować nawet najmniejsze triumfy w niezwykle efektowny sposób. I wtedy staje się taką postacią, z którą bardzo łatwo się identyfikować, ponieważ nie ukrywajmy, że Joanna Porta jest człowiekiem, którego zwyczajnie nie da się nie lubić, jeżeli jesteś albo kibicem Barcelony, albo kibicem neutralnym. To, co mnie na przykład uderzyło u Joanna Laporty tutaj w Warszawie podczas tego pokazu filmu Roberta Lewandowskiego, to jakim on jest mistrzem ceremonii nawet prywatnie. Tam nie było kamer, ale jeżeli ktokolwiek podchodził do Żana Laporty podczas tego pokazu, to Laporta okazywał uwagę każdemu, z każdym rozmawiał. Zwykłym ludziom, zwykłym dziennikarzom, których nigdy wcześniej nie widział i nigdy później nie zobaczy z Polski. Naprawdę każdego traktował serio, do nikogo nie podchodził z wyższością. Nie ukrywam, że troszkę mnie to zaskoczyło, no bo tłum faceta oblegał, więc... To jest oczywiście modus operandi Joana Laporty i tak jak mówię, gdyby Barcelona miała fenomenalne czasy, to uważam, że on jako mistrz ceremonii sprawdzałby się tam genialnie. On mógłby tańczyć, on mógłby puszczać muzykę, lać szampana i tak dalej, ale wrócę do tego, o czym mówiłem po raz ostatni, bo ja cały czas mam w głowie takie pytanie. W jakim kierunku poszłaby Barcelona, gdyby Laporta tych wyborów nie wygrał? gdyby wygrał je właśnie Wiktor Font. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem Wiktora Fonta, bo ja nie wiem, jak on by pracował. Natomiast na pewno Font jest dużo większym technokratą niż Laporta i funkcjonuje na co dzień zupełnie inaczej. Czyli właśnie bardziej Excel niż tańce i śpiewanie, i korzystanie z koneksji, z przyjaciół i tak dalej. Jestem po prostu ciekaw, a wydaje mi się, nie ukrywam, że biorąc pod uwagę te wszystkie problemy Barcelony w tym momencie, że Barcelona po prostu potrzebuje specjalistów, którzy to ogarną. Czyli nie tylko na zasadzie kto jest wolny, dawaj Deko bo z Deko się znamy, Deko pracował w Gabonie tam też był mój syn i tak dalej tylko żeby, żeby to wszystko było rzeczywiście poparte jakąś taką merytoryczną dyskusją, czyli na przykład Barcelona zastanawia się, strzelam, to nie muszą być te nazwiska, ale że Barcelona zastanawia się, dobra to rozważmy sobie na przykład dyrektora, który był w Dortmundzie który był w Salzburgu który był w Brighton zastanówmy się nad nimi nawet wypuśćmy jakieś przecieki do mediów zobaczymy jak media ich odbiorą i niech taki gość, który tutaj wynalazł taką perełkę, taką perełkę, tutaj ma dobre kontakty z tym agentem, z tym, i bierzemy takiego gościa. To, było, to miałoby rację bytu. A w przypadku Deko, to wydaje mi się, że to jest kandydatura, mimo że mówimy o zasłużonym piłkarzu, że to jest kandydatura, która z miejsca nikogo nie przekona. Ja nie skreślam w tym momencie Deko i nie twierdzę, że on wszystko zrobi źle, bo być może okaże się, że będzie sprawnym agentem. Tylko, że dyrektorem, przepraszam, tylko zmierzam do tego, że jeżeli chcesz wykonywać taką pracę w Barcelonie, no to fajnie byłoby, żeby tak jak wtedy, kiedy Laporta wybierał Alemaniego, wziął kogoś, za którym coś stoi. Rzeczywiście, w roli biznesmena, a nie tylko kolegi Laporty czy agenta Rafini. Tak swoją drogą, kolejna dygresja. Ciekaw jestem wtedy, co będzie z Rafinią na przykład. Albo, jeżeli Rafinia zostanie w Barcelonie i jeszcze będzie tam Usman Dembele, jak Szawi będzie podchodził do tej kwestii? No bo Szawi nie ukrywa, że woli Usmana Dembele i do Rafini chyba nie ma jakiegoś większego przekonania. Więc ciekaw jestem na przykład też tych relacji. Ale tutaj jakichś takich mini relacji, mini związków w Barcelonie może być sporo, no bo wiadomo, że to jest czysta polityka. I na koniec. Mateu Alemani prawdopodobnie trafi do Aston Villa, więc czego się spodziewam? Spodziewam się przede wszystkim inteligentnych ruchów ze strony tego dyrektora. Oczywiście historia zna wiele przypadków dyrektorów, którzy świetnie odnajdywali się na przykład w jednym miejscu albo w jednej lidze. Pozdrawiamy, pozdrawiamy pana Monciego, który od, yy, w Romie doprowadził do katastrofy. Natomiast Mateu Alemani dał radę, tak jak mówię, i w Walencji, w Barcelonie w Aston będzie miał większe możliwości finansowe i nie będzie musiał się martwić o żadne dźwignie finansowe. Plus ma Unaje Emeriego, z którym będzie się dogadywał. Plus ma i niestety mówię to z bólem serca, do wydrenowania rynek hiszpański. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że za chwilkę zastąpili, pójdą telefony w kierunku Realu Sociedad. Dzień dobry, prosimy o Aleksa Remiro. Na Majorkę Mateusz Alemani pracował tam. Dzień dobry, chcielibyśmy wykupić Kanginali, ile potrzeba. Gabriel Weigl pewnie uderzy do jakiegoś mocniejszego klubu, do Realu Betis po takiego piłkarza, do Sevilla po takiego piłkarza, i że Aston Villa, która już ten rynek hiszpański drenuje, a pewnie będzie to robiła częściej, do Wiara po Nicolasa Jacksona, możemy szukać dalej, że będzie dalej tak postępowała, i że Mateu Alemani będzie miał o tyle łatwiejszą robotę na samym początku, że zanim zacznie szukać kandydatów do gry w Aston Villa, jeśli tam trafi oczywiście w innych ligach, to stworzą sobie z unajem. Mamy tutaj taką listę piłkarzy w La Liga: kluby La Liga mają kłopoty finansowe, kluby La Liga mają związane ręce, jeśli chodzi o financial fair play. Kluby La Liga przede wszystkim czekają, jak na zbawienie na telefon od jakiegokolwiek klubu z Premier League, żeby tylko wpłacił te 40 milionów klauzuli. Enes Inal z kolejny przykład. Mateo Alemani będzie tam miał raj po prostu. Bez jakiejś wielkiej presji. No, bo nie da się porównać presji w Astonvilii do presji w Barcelonie. Większa pensja, większe możliwości, porozumienie z trenerem. Wydaje mi się, że też skoro właściciele czy, czy ci najwyżsi działacze w tym klubie ufają Mateu Alemaniemu, to po prostu dadzą mu zielone światło, żeby działać. I dość tych wszystkich intryk, żadnej polityki, pełen spokój. Z punktu widzenia Mateu Alemaniego, oczywiście praca w Barcelonie wiąże się z wielką magią, ale tak na chłodno to ta oferta i takie przejście naprawdę miałoby rację bytu, natomiast nie ukrywam, że z punktu widzenia kibica La Liga jest to oczywiście przykre, że, że kluby La Liga już nawet nie tylko nie rywalizują o piłkarzy, ale nawet o dyrektorów sportowych i to nie z Manchesterem City, ale z Aston Villą, tak jak mówię, jest to znak czasów, natomiast z punktu widzenia Barcelony nie ukrywam, że bardzo mnie niepokoi to, co dzieje się w tym klubie i... Odej, o ile te wcześniejsze kwestie, rewerter i tak dalej, te wszystkie tematy, które poruszałem, nawet ten temat, że Joanna Porta obiecał, że Leo Messi zostanie, Leo Messi nie został, to jest też taki kamyczek do ogródka Joanna Raporty, to tych kamyczków zbiera się naprawdę sporo, a tutaj już zapaliła mi się nie jakaś tam mała lampka oho, dzieją się tam rzeczy niedobre, tylko taka naprawdę bardzo duża, bo utrata Mateu Alemaniego to jest coś bardzo dużego i tak już naprawdę puentując, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę Pozycję Barcelony, sytuację finansową, organizacyjną tego klubu, to co w ogóle dzieje się na rynku, kadra zarządzająca w Barcelonie, czytaj nie tylko dyrektor sportowy, ale w ogóle ludzie zajmujący się całym pionem sportowym organizacją w tym klubie, stają się chyba nawet ważniejsi w niektórych przypadkach niż piłkarze. Dlatego, jeżeli już masz fachowców, to wydaje mi się, że warto ich utrzymać. Tyle. Ciekaw jestem Waszego zdania, jak Wy odbieracie te ruchy, jak odbieracie także Joanna Laporte. Czy jesteście też tak krytyczni w stosunku do żana Laporty? Jak naprawdę bardzo wielu kibiców w Barcelonie, czy bardzo wielu tych barcelońskich dziennikarzy, którzy samemu klubowi są niezwykle przychylni? Piszcie w komentarzach, jak Wy to odbieracie. Mam nadzieję, że czegoś z tego odcinka się dowiedzieliście. Chciałem przedstawić przede wszystkim moją opinię, a za chwilkę pewnie wrócimy do mniejszych klubów La Liga i do nagrywania właśnie o mniejszych klubach. Dzięki, cześć.